Zaczynamy drugie spotkanie edycyjne w ramach cyklu dotyczącego otwartej kultury. Spotkanie dotyczy współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, dotyczy projektu, dotyczy wiki rezydencji. I podczas tego spotkania będzie okazja zarówno do prezentacji krótkiej informacji ze strony wiki rezydenta, jak i ze strony muzeum. Będzie również część edycyjna. Natomiast myślę, że ograniczymy się do nagrania części prezentacyjnej, po to, żeby też potem zapewnić jakiś taki komfort i luźną atmosferę w tej części takiej wspólnej. Ja słowem wstępu tak, chciałabym powiedzieć, że nie wszyscy z Was mogą o tym wiedzieć i to też jest dla mnie okazja, żeby to jasno wybrzmiało. W sumie już w ubiegłym miesiącu, czyli w maju, mieliśmy takie pierwsze spotkanie, wspólne jakby glamowanie, czyli jakby wspólne spotkanie dotyczące tematów glamowych, edycyjnych. Ono dotyczyło akurat wtedy edycji wiki danych dotyczącej czy związanej z Międzynarodowym Dniem Muzeów. Dzisiaj mamy takie drugie spotkanie dotyczące konkretnie współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. Dla mnie ważne jest to, taka jest intencja tych spotkań, to jest przestrzeń do naszego jakby spotkania się wspólnie, do porozmawiania na tematy glamowe, do porozmawiania na tematy konkretnych współprac, ale też do wspólnego działania, tak? Też do usłyszenia się nawzajem. I ten cykl będzie trwał na pewno w tym roku. Zapraszam też Was do jakiejś takiej informacji zwrotnej w tym temacie. Będziemy go wspólnie rozwijać. No i tyle. I jakby dzisiaj mamy drugie takie spotkanie. Myślę, że w okresie wakacyjnym również uda nam się zorganizować kolejne takie spotkania. To, co chciałam krótko powiedzieć, to chciałam Wam pokazać kilka takich zmian, które ostatnio się zadziały na stronie wiki projektu GLAM, a które myślę, że mogą być istotne z punktu widzenia jakby takiej informacji i jasności co do możliwości angażowania się w projekty współprac z instytucjami kultury. Strona wiki projektu, znaczy może zacznę od tego, że póki co informacja o tych spotkaniach glamowych znajduje się na pewno na stronie aktualności w projekcie GLAM. Ja też ją umieszczam oczywiście w różnych mediach społecznościowych, na tablicy ogłoszeń w różnych miejscach, gdzie mogę do Was dotrzeć, ale tutaj ona na pewno była, jest i też będzie. Z takich zmian, które ostatnio przy wsparciu i współpracy Wikipedystów mieliśmy okazję poczynić, to są zmiany na tej zakładce dotyczącej projektów GLAM. Chodzi o to, w jaki sposób projekty czy współprace są uporządkowane. W tej chwili mamy jakby taką część dotyczącą jakby aktualnych współprac i też część dotyczącą współprac zakończonych, czy może jakby mniej aktywnych, tak? Bo myślę, że to też nie do końca jest tak, że te projekty są zakończone, tak? Tylko one jakby może instytucje, z którymi te współprace były, nie są aktywne, natomiast oczywiście wikipedyści zawsze mogą też do tych projektów wracać. To, co jest bardzo ważne i pojawiło się na stronie, to są takie dwie zakładki. Z jednej strony mamy w przypadku każdej współpracy zakładkę do strony projektu, mamy zakładkę dotyczącą udostępnionych zbiorów, tak, i jest trzecia zakładka, opcja zaangażuj się. Tak, to jest z reguły najczęściej taki link, który prowadzi nas bezpośrednio do informacji, w jaki sposób możemy się zaangażować w dany projekt. Powiem szczerze, na razie jest to aktualne i w przypadku projektu z Muzeum Narodowym w Krakowie, jeśli chodzi o inne nasze współprace, czyli Zamek Królewski na Wawelu, to ta strona jeszcze wymaga aktualizacji i będzie aktualizowana w najbliższym czasie. To jest współpraca, która się rozwija. Natomiast tutaj mamy oczywiście dwie nasze stałe jakby wiki rezydencje, Wojtka i Polonę, i Grzegorza i Bibliotekę na Koszykowej. Tutaj też
panowie się zadeklarowali, że wprowadzą jakieś modyfikacje i powstaną tutaj zakładki do angażowania się. Zresztą mam taki pomysł, żeby kolejne spotkania po prostu dotyczyły też tych wiki rezydencji, które trwają, nie? Ale to jest jakiś taki mój pomysł. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda w tym temacie też coś zaplanować i zorganizować. Więc jak przejdziemy do strony projektu, to ona ma też troszeczkę jakby inną odsłonę niż dotychczas. Powiem tak, to jest jakiś taki nasz pomysł wspólny, Filip nad tym też dużo pracował. Oczywiście nie jest to jakaś wersja idealna, myślę, że to też jakby nie o to chodzi. Jest jakiś progres i myślę, że te strony będą w jakiś sposób się rozwijały też po to, żeby być może bardziej, lepiej komunikować, co się w projektach dzieje, czy jakie są ich efekty, czy w jaki sposób można w nich podziałać. Natomiast jakby myślę, że ten kształt już w jakiś sposób daje taką większą czytelność i lepszą informację, co się w projekcie na bieżąco jakby wydarza. Ta zakładka zaangażuj się właśnie, ona jest powiązana z tym linkiem, o którym wcześniej mówiłam, tak? Ja myślę, że nie chcę tutaj za dużo teraz o tym mówić, bardziej chciałam to pokazać, bo to będzie przestrzeń do już bardziej do pokazania czy do opowiedzenia w dalszej części. Tutaj mamy tą zakładkę uczestnicy projektu i super, widzę, że nas jest więcej wpisanych, tak? Zapraszam właśnie też do wpisywania się tutaj. No i mamy też zakładkę jakby do zrobienia, która jakby w jakiś sposób porządkuje czy pokazuje pewne zestawienia, z których możemy korzystać, które możemy jakby brać, jakby konkretnie wiedzieć, co możemy zrobić i w jaki sposób się zaangażować. Tak, nie musimy sami niczego wymyślać, oczywiście możemy, ale to są takie pewne gotowce. Okej, okay. I w sumie ja myślę, że z mojej strony to tyle. Ja bym nie chciała tego jakoś przedłużać. Zapraszam teraz do krótkiej takiej jakiejś informacji, wprowadzenia i kilku słów o rezydencji i oddaję głos Filipowi. Ja siebie wymiutuję i oddaję sobie głos, a potem zaprosimy Agatę. W porządku. Może zamiast prezentacji podejść się po prostu taki prosty dokument dotyczący tego, co wydało mi się takie najważniejsze przy współpracy jako wiki rezydenta. Nominalnie współpracę w ramach Muzeum Narodowego w Krakowie rozpocząłem w maju tego roku, ale jestem właściwie aktywnym użytkownikiem Wikipedii już od kilkunastu lat, właściwie pod innym nickiem. I wydaje mi się, że działalność jako wiki rezydent pomogła mi w jakiś sposób doświadczyć nie tylko tego, jak funkcjonują projekty Wikimedia, ale również nastawiła mnie tak jakby na tryby intensywnej współpracy z wieloma współpracowniczkami, między innymi z Kamilą, z Agatą czy z Jasią, którą szczerze chciałbym podziękować. Od momentu rozpoczęcia wiki rezydencji w maju mieliśmy wraz z Agatą kilka spotkań z kustoszami różnych oddziałów MNK i mieliśmy tak jakby możliwość podpytania ich, czy byliby w stanie przesłać nam na przykład propozycję plików do wgrania na Commons. Pliki w naszym założeniu miały być pobierane przez API serwisu Muza, który jest tak jakby zatajonym serwisem działającym w ramach MNK, do tego stopnia, że jest wpisany raczej w adres IP.
Następnie, krótko mówiąc, stworzyliśmy dzięki współpracy Kamili i Wojtka przede wszystkim wiosnę stronę projektu MNK. Udało mi się także skontaktować z Magnusem i w celem wykorzystania narzędzia Bagrama 2, które jest tak jakby miernikiem popularności plików, jakie już zostały wrzucone i jakie będą tak jakby wdrożone na dalszym etapie wiki rezydencji. W związku z czym będzie możliwe uzyskiwanie statystyk na temat tego, jak poszczególne zbiory Commons będą tak jakby będą mierzone pod względem popularności, czy też tak jakby czy po prostu względem tego, jak bardzo są użyteczne dla wikipedystów. Oczywiście wikirezydencja, która potrwa do sierpnia, nie kończy się na tym i prawdopodobnie 23 lipca będziemy organizować dodatkowy edyton. Planujemy również implementację. Uwaga, przepraszam, muszę się wciąć. Na pewno będziemy organizowali edyton tak. i podczas dzisiejszego spotkania będziemy też gorąco zapraszać na 23. Tak, mój lapsus językowy, przepraszam. Planujemy również w jakiś sposób wypromować poszczególne artykuły, na przykład o oddziałach MNK, implementując serwis QRpedia, to znaczy generując adresy QR poszczególnych oddziałów i na przykład udostępniając za pomocą tych kodów QR artykuły o poszczególnych oddziałach czy części zbiorów MNK. Tak, aby właściwie zachęcić czy to turystów, czy to po prostu różnych bywalców muzeów do tego, żeby w jakiś sposób korzystali z instytucji, ale korzystali również z zasobów przepraszam, muzealnych. Oczywiście ten projekt nie doszedłby do skutku, gdyby nie ścisła współpraca z Kamilą, a również z Agatą i z Joasią, którym może chciałbym oddać głos, jeżeli to jest, bo nie chcę tak jakby przedłużać. Jasne, fajnie, dzięki Filip. Agato, ja Ci też nadałam rolę osoby współprowadzącej, więc jeśli chcesz skorzystać z prezentacji, to jest to jak najbardziej możliwe, nie? Tak, widzę. Nawet. Myślę też, że tak, że do tego, że ta współpraca jest, przyczyniło się bardzo dużo osób, również Klara i ja mam takie jakieś poczucie, że temu projektowi towarzyszy bardzo dobra jakaś taka energia i bardzo duże zaangażowanie i wsparcie ze strony dziewczyn i tej instytucji, więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, to się wszystko powoli jakby tak rozkręca, czy stopniowo rozkręca, bo chyba powoli nie jest jakby dobrym słowem, natomiast potencjał do różnych działań jest bardzo duży i myślę, że dzisiaj się też o tym przekonamy, a ja już zamilknę i daję to z Agatą. Dobrze, to jeżeli będzie mnie źle słychać, to dajcie proszę znać, pokombinuję z tymi słuchawkami, ale jak próbowałam je włączać przed chwilą, to mi wszystko zaczęło świrować, więc po prostu mówcie. Już udostępniam ekran. Moje dziecko jeszcze rzuca jakimiś garami. Dobra. Udostępniam ekran, robimy pokaz slajdów. I to jest prezentacja, która opowiada
pokrótce powiedzmy o tym, na czym, z czego się składa nasze muzeum i co jest też jakby do wykorzystania. Filip powiedział bardzo dużo o tych praktycznych rzeczach związanych z naszą współpracą, z różnymi naszymi planami. Dlaczego w ogóle w muzeum jest taki entuzjazm w stosunku do... To był Bolek. Dlaczego w muzeum jest taki entuzjazm w stosunku do Wikipedii? Dlatego, że pomalutku, ale udaje się przekonywać stopniowo różne poważne osoby w tej poważnej instytucji, że Wikipedia to jest pierwszy wybór poszukujących informacji i że jeżeli się po prostu my za to nie zabierzemy, to w którymś momencie obudzimy się jakby nie tworząc narracji na temat naszych własnych zbiorów i naszych własnych budynków, naszej własnej instytucji. To jest bardzo złożony tematycznie problem. Muzeum Narodowe w Krakowie zresztą tak naprawdę jest projektem społecznym, ponieważ zostało założone po jubileuszu, po otwarciu sukiennic, właściwie ze względu na gest paru artystów, między innymi Henryka Siemieleckiego, którego obraz widzimy tutaj w tle ilustracji, ze względu na to, że ci artyści, podówczas będący artystami współczesnymi żyjącymi, zdecydowali się nieodpłatnie udostępnić swoje dzieła publiczności, udostępnić je w tym muzeum na własność przyszłego, jeszcze nieistniejącego państwa właściwie. I ta tradycja taka jakby współtworzenia muzeum przez zarówno artystów, jak i jakichś kolekcjonerów, którzy przekazywali nam swoje zbiory nam, sprawiła, że w ogóle ta instytucja działa i istnieje, ponieważ nie było 100 lat temu, 140 lat temu, nie było mechanizmów, które kogokolwiek zmusiłyby lub przekonały do tego, żeby oddał swoje dzieło, oddał swoje szklanki, oddał swoje rodowe klejnoty komukolwiek, żeby ktoś na nie patrzył. Niektóre z tych rzeczy były jeszcze właściwie funkcjonalne, jak właśnie zabytkowe rzemiosło artystyczne. I to, że stworzone zostało muzeum, jest jakimś takim gestem właśnie uspołecznienia sztuki tak naprawdę, czy uspołecznienia historii. Muzeum Narodowe w Krakowie składa się z 12 oddziałów. Halo, coś słyszałam? Przepraszam, taki trochę tak? Ówczesny Instagram. Czy Instagram, to nie wiem, ale no, właśnie dzieleni bardziej... się czymś swoim ze wszystkimi za darmo. Myślę, że bliżej do Wikipedii niż do Instagramu, dlatego że dzielenie się swoim dziełem, owszem, ale dzielenie się swoją kolekcją szklanek w momencie, w którym się te kolekcje szklanek oddaje do muzeum i tak naprawdę już nikt nie pamięta, czyje to szklanki były, a jednocześnie człowiek może przyjść i zobaczyć, jak te szklanki wyglądały 100 lat temu albo coś w tym rodzaju. No to tak... nie, może przesadzam, nie? Ale może coś w tym być. Muzeum Narodowe w Krakowie też jest taką instytucją, która rozrasta się. Zaczęło się w sukiennicach, a skończyło się na mniej więcej, tutaj jest zaznaczonych 9 oddziałów, jeszcze jest 10 Atma w Zakopanem, ale w obrębie tych oddziałów również się pojawiają jakieś tam dodatkowe budynki. Tych budynków jest kilkanaście właśnie w dwóch miastach. Kiedyś jeszcze muzeum opiekowało się na przykład zamkiem w Wiśniczu, teraz już na szczęście nie. I muzeum posiada też swoją emanację cyfrową. Ta emanacja cyfrowa to jest właśnie katalog wewnętrzny, który się nazywa Muza i który jest jakby na serwerach muzealnych jest trochę więcej tych obiektów niż znajduje się w internecie dostępnie dla wszystkich. I zewnętrzny, czyli zbiory.mnk.pl, ta domena
To jest jakieś tam 130 tysięcy plus minus dzieł sztuki. Te dzieła sztuki 113, mają... 113, Agata. 13? 113 ponad tysięcy. 113, a nie 130? No nie. Sorry. To dojdziemy do tego. To poprawię. Są to rzeczy, które można otwierać, można otworzyć nasze zbiory, można pobrać reprodukcje w bardzo dobrej rozdzielczości i wykorzystać je w taki sposób, w jaki się uzna za stosowne, ponieważ wiele z tych rzeczy jest w domenie publicznej i te rzeczy właśnie można sobie opublikować w książce, w artykule, można je drukować na kubek i można też przerzucić je chociażby do Wikipedii albo do innych, na inne platformy, które w jakiś sposób popularyzują historię sztuki lub historię. Można je wykorzystać w zasadzie dowolnie i naszą misją, czy moją misją z ramienia działu marketingu, sekcji komunikacji muzeum, jest przekonanie wszystkich, że to jest możliwe i że to jest świetny pomysł i żeby jakby wydaje mi się i taka jest moja rola w tej instytucji, że należy informować odbiorców, że to jest ich własność i że mogą ją wykorzystać w taki sposób, w jaki sobie życzą. Mamy właśnie, jak już mówiłam, mamy bardzo różne oddziały, między innymi tym najstarszym, podstawowym takim miejscem, w którym się wszystko zaczęło, są sukiennice. Tutaj w sali Siemiradzkiego na końcu wisi obraz, który zapoczątkował kolekcję Muzeum Narodowego w Krakowie. Na ścianach wiszą inne obrazy, również przekazane przez żyjących artystów, którzy chcieli współtworzyć tą instytucję. Są też obrazy kultowe, czy też takie bardzo znaczące dla tradycji malarstwa polskiego, jak Szał Podkowińskiego, jak Malarczyk, jak w ogóle malarstwo Jacka Malczewskiego. Mamy też Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, która jest takim miejscem granicznym dla nas z punktu widzenia udostępniania zbiorów, ponieważ część dzieł sztuki, które tam się znajdują, jeszcze nie znajdują się w domenie publicznej. Za to wiedza o nich, czy informacje, ich wizerunki nie znajdują się w domenie publicznej, za to wydaje mi się i mam wrażenie, że to jest też dosyć istotne, że nasze kustoszki badają, publikują na temat sztuki najnowszej teksty. Są wystawy, te wystawy mają katalogi i tutaj właśnie jakby pojawia się też kolejny wątek, to znaczy nie tylko te nasze zbiory w formacie czy w postaci reprodukcji mogą być interesujące dla ludzi poszukujących wiedzy o sztuce, ale też po prostu badania, które prowadzą nasze działy naukowe, czy jakaś inwentaryzacja, jakaś pigułka wiedzy na temat twórczości tych artystów drugiej połowy XX wieku też jest w naszych zasobach z kolei bibliotecznych na przykład. I za pośrednictwem naszych bibliotek, czy właśnie naszych pracowników, którzy opowiadają o tej sztuce, można się czegoś dowiedzieć, można rozbudowywać wiedzę o tym, co jest dosyć, to jest też dosyć ważny temat, dlatego że to jest bardzo bliskie w perspektywie historycznej, bardzo bliskie naszym czasom i bardzo wiele z tych nazwisk, które tutaj się pojawiają, jest istotnych w ogóle dla zrozumienia współczesnej kultury wizualnej i myślę, że warto o nich się czegoś dowiedzieć i u nas też się można o nich dowiedzieć sporo, bo mamy właśnie bardzo, bardzo dużą tą galerię podzieloną tematycznie, podzieloną chronologicznie, galerię sztuki najnowszej. Ponadto ważnym i takim powiedziałabym pociągającym zwiedzających, czy też popularnym oddziałem naszego muzeum jest Muzeum Książąt Czartoryskich. To jest świeża sprawa, ponieważ zostało ono otwarte w 2019 roku, a w 2016 dopiero stało się częścią Muzeum Narodowego. Wcześniej było pod opieką fundacji prowadzonej przez rodzinę Czartoryskich.
I to, że te zbiory pojawiły się, było pretekstem do ich digitalizacji, do otwarcia czy do rozpoczęcia na nowo prac nad ich katalogowaniem, zostały czy też tworzą się w zasadzie dalej opisy katalogowe dla tych dzieł, które są publikowane na zbiorach. Muzeum Czartoryskich ma dosyć świeżo po studiach, świeżo wykształconą grupę młodych pustoszy czy adiunktów z działów naukowych, którzy dosyć intensywnie pracują nad rozwijaniem treści związanych z tymi dziełami sztuki, które były w zbiorach Czartoryskich, czyli z kolekcją sztuki europejskiej, z kolekcją militariów, z kolekcją historycznych militariów i z kolekcją sztuki starożytnej europejskiej. Kolejne rzeczy, czy kolejne oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie są to przede wszystkim, czy też takim naszym najbardziej flagowym, jednym z takich pierwszych pododdziałów Muzeum Narodowego w Krakowie było Muzeum Biograficzne Jana Matejki, które mieści się w domu rodzinnym Jana Matejki, w którym się urodził, tworzył, spłodził potomstwo oraz zmarł. I te wszystkie domy biograficzne, czyli różne miejsca w Krakowie zasiedlane przez artystów, a potem przez ich zazwyczaj potomków przekazywane na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie, są ciekawymi miejscami ze względu na to, że ktoś tam żył, ze względu na to, że posiadają zbiory, ale też ze względu na to, że są to bardzo ciekawe budynki, czasem o historii złożonej dosyć, bo pełniące różne funkcje przez całą swoją historię. Takimi oddziałami jest Muzeum Matejki, Muzeum Józefa Mehofera, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Józefa Czapskiego i Muzeum w Zakopanem, które jest poświęcone Karolowi Szymanowskiemu. Każda z tych kolekcji jakby jest wyodrębniona i na przykład kolekcja dzieł sztuki Stanisława Wyspiańskiego jest największa w Polsce, a kolekcja związana z Józefem Mehoferem jest też bardzo ciekawa i jest przechowywana w domu, w którym nie tylko żył Józef Mehofer, ale także urodził się Stanisław Wyspiański, więc te wszystkie historie jeszcze się ze sobą zazębiają. Dosyć to jest takie spójne, ale też takie właśnie to jest to uczucie, które się ma, jak się wchodzi zresztą na Wikipedię, bo jak się przechodzi od jednego linku do drugiego, to się tak krąży, tu się rozpoznaje jakieś hasła i tak dalej i ta siatka taka właśnie, to uczucie, że się wędruje z miejsca na miejsce i się gdzieś tam dokądś dochodzi, potem się wraca i tak się siedzi i dowiaduje czegoś, to jest coś, co się pojawia, kiedy się na przykład słucha albo próbuje opowiedzieć o naszej kolekcji, tej kolekcji biograficznej zwłaszcza, bo Matejko uczył Mehofera i Wyspiańskiego, Józef Czapski przeszedł całą w swoim życiu, całą historię XX wieku niemalże i zahaczył też o różne inne miejsca i tak mniej więcej jakby te nasze zbiory to niby to są wystawy dzieł sztuki, niby można tam wejść, coś obejrzeć i wyjść, a tak naprawdę to one też są troszeczkę tak poplątane, czy też połączone, czy łączące się w różne opowieści, przede wszystkim z historii Polski, ale nie tylko. Kolejne oddziały to są oddziały tematyczne. Są to oddziały albo poświęcone jednym konkretnym okresom w sztuce, tak jak Pałac Biskupa Razmaciołka, w którym trzymamy wszystkie nasze najstarsze dzieła sztuki polskiej, albo tak jak Pałac Emeryta Hutten-Czapskiego przy Piłsudskiego, gdzie trzymamy kolekcję numizmatów, rękopisów i starodruków, czyli dosyć specjalistyczne, ale też dosyć istotne z punktu widzenia historii kultury materialnej przedmioty, bo numizmaty to są
monety, które obowiązywały w określonych momentach czasu. Z kolei rękopisy i starodruki są bardzo często związane bezpośrednio z konkretnymi wydarzeniami historycznymi. To są wydarzenia już bardzo dalekie od sztuki, to są różnego rodzaju akty prawne, różnego rodzaju dokumenty, które miały znaczenie w jakichś wydarzeniach. Ostatnim takim zakresem tematycznym, którym się zajmujemy, jest architektura i design, i to są dwie wystawy obecnie w kamienicy Szołajskich, a w przyszłości mamy nadzieję przenieść i rozbudować te wystawy w hotelu Krakowia, który od 2016 roku jest naszą własnością, czy też jest pod naszą opieką, czy jest waszą własnością, ponieważ przypominam, że zbiory Muzeum Narodowego, czy też Muzeum Narodowe w Krakowie jest własnością podatników, czyli naszą, waszą. Ale są pod naszą opieką i po jakimś remoncie, który nastąpi pewnie nie tak znowu szybko, ponieważ to nie jest prosta sprawa, pojawi się czy w Krakowie nowa potężna wystawa, która będzie próbowała sumować dzieje architektury na przykład na naszych ziemiach. Dwa takie slajdy na zakończenie, to znaczy dlaczego chcemy działać z wami, z właściwie wieloma różnymi podmiotami, organizacjami. Próbujemy przynajmniej, staramy się zakomunikować, że muzeum żyje gdzieś w przestrzeni społecznej i chciałoby uczestniczyć, chciałoby nie pozostawać biernym miejscem przechowywania starych rzeczy. I właśnie współpraca zwłaszcza z różnego rodzaju społecznymi organizacjami i instytucjami jest dla nas ważna, ponieważ ostatnio nawet opublikowaliśmy taki dokument, który się nazywa Misją Społecznej Odpowiedzialności Instytucji, i w ramach tej społecznej odpowiedzialności instytucji czujemy się zobowiązani do tego, żeby udostępniać naszą kolekcję na wszystkie możliwe sposoby osobom, które chcą z tego skorzystać. Chcemy, żeby nasza kolekcja była znana, chcemy, żeby oferta kulturalna Krakowa opierała się o naszą ofertę, czy też żeby po prostu nie pozostawać gdzieś poza głównym nurtem. Chcemy oczywiście, żeby do nas przychodzili zwiedzający i chcemy, żeby wiedzieli o nas tyle, żeby chcieli jeszcze to zobaczyć naprawdę na żywo. Chcemy, żeby przychodzili na nasze wystawy, żeby przychodzili na nasze wydarzenia. Musimy realizować cele frekwencyjne, ponieważ to jest coś, co dotyczy wszystkich instytucji kultury finansowanych ze środków publicznych. Musimy wykazać, że jesteśmy potrzebni i chcemy być potrzebni. Chcemy i możemy współdziałać na bardzo różne sposoby. Możemy na przykład, i to jest jedna z rzeczy, które robimy najlepiej, to znaczy potrafimy mniej więcej poruszać się w naszych zbiorach, tych olbrzymich zbiorach, 900 tysiącach obiektów w ogóle, które mamy. Potrafimy wybrać spośród nich to, co jest ciekawe i mniej więcej pokazać, gdzie szukać. Możemy, nasi pracownicy merytoryczni przede wszystkim mogą wskazać, co jest ciekawe. Możemy dostarczać reprodukcję naszych dzieł, jeżeli ktoś ich sam nie znajdzie na platformie zbiory.mnk.pl, to my również możemy je przekazywać, możemy właśnie udostępniać je do różnego rodzaju publikacji. Przygotowujemy teksty, pracujemy nad opisami popularno-naukowymi, które chcemy przedstawiać za pośrednictwem przede wszystkim platformy zbiory, ale też możemy skonsultować każdy inny materiał, który może być przydatny dla kogoś. No i mamy kanały promocyjne, które gdzieś tam w ostateczności są w stanie udostępnić te efekty naszej wspólnej pracy.
dosyć dużej liczbie osób, które już interesują się naszą działalnością. Więc tak mniej więcej chciałam tak mniej więcej, gdzie to jest, zatrzymaj. O. Tak mniej więcej to się wszystko układa. To chciałam powiedzieć o muzeum. Jeżeli trzeba byłoby coś dopowiedzieć, uzupełnić, to pytajcie proszę, a ja wam spróbuję odpowiedzieć, albo Asia. Dziękuję. Super, fajnie, dzięki Agata. W ogóle to jest zupełnie inna historia, jak opowiada pracownik, osoba jakby żyjąca muzeum, dla której to jest duży też kawałek życia, codzienności, a inaczej jest jak się czyta, nie? Więc jakby o muzeum chociażby na stronie internetowej, więc ja Ci dziękuję bardzo. To się faktycznie wydaje naprawdę bardzo ciekawe i no i ma też ogromny taki potencjał, jeśli chodzi o wiedzę, o zasoby i faktycznie ta kolekcja, która ma tyle obiektów, ona wymaga, wręcz jakby konieczna jest nawigacja ze strony osób jakby najbardziej wtajemniczonych. Wydaje mi się, że to też jest ten kawałek wiki rezydencji, który się dzieje teraz, prawda? Że ta praca, czy ten wysiłek na tym początkowym takim etapie wkładany jest w taką właśnie selekcję z tego ogromnego jakby zasobu zbioru. I myślę, że chciałabym jakby jeszcze w tej części, którą nagrywamy, powiedzieć o tym, że zapraszamy również społeczność do tego, żeby wskazywać te kawałki zbiorów z portalu zbiory.nmk.pl, które po prostu wy uważacie, że mogą być wartościowe, jeśli chodzi o przygotowywanie na bazie nowych treści w projektach media Wikipedii, tak? Więc tutaj jakby z jednej strony jest to praca, która się odbywa w ramach wiki rezydencji ze strony kustoszy, natomiast również zapraszamy jakby społeczność do tego, żeby jeśli jakiś zasób w Wikimedia Commons nie funkcjonuje, a jest na zbiory.nmk.pl, to można po prostu najlepiej chyba skontaktować się z WP-em i wskazać, że fajnie, gdyby to się pojawiło na Commons, a my wtedy już zadbamy w ramach współpracy, którą mamy w jakiś sposób uporządkowaną, jeśli chodzi o sposób ładowania, o sposób opisywania zbiorów czy tych zasobów na Commons, my zadbamy o to, żeby to się po prostu pojawiło. Więc ja chciałam pociągnąć ten wątek i myślę, że to jest chyba dobra okazja, żebyśmy mogły powiedzieć o wydarzeniu, tak, bo to jest jeszcze w tej części takiej wspólnej, adresowanej również do osób, które będą odsłuchiwały to nagranie jakby później, że dzisiaj spotykamy się i będziemy wspólnie pracować online, natomiast już 23 lipca zapraszamy do Muzeum do Krakowa na Edyton. Czy mogę tutaj się podzielić głosem? Może ja powiem kwestie techniczne, a Agata powiesz, jak to będzie też wyglądało od takiej strony, powiedziałabym, atrakcji, tak? No bo umówmy się, to też będzie okazja do tego, żeby posłuchać czy zobaczyć coś i doświadczyć dzięki tej współpracy z muzeum. Więc 23 lipca zapraszamy wspólnie z muzeum do Krakowa, do gmachu głównego. Edyton odbędzie się w bibliotece Muzeum Narodowego. Natomiast on zostanie poprzedzony wydarzeniem, którym Agata może ty powiedz, na co możemy zaprosić uczestników Edytonu. Jeżeli nie nastąpi jakiś drastyczny error, to będziemy chcieli zaprosić Was o 9 rano, ponieważ to jest jedyna szansa na bycie przed publicznością, a chciałabym, żeby to było wydarzenie ekskluzywne, na oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Jacka Malczewskiego, która będzie się zamykała zaraz po tym właściwie. Nie wiem, czy byliście już na Malczewskim w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest to jedna z większych takich monograficznych wystaw tego artysty. Modnego dosyć ostatnio w internecie z niewiadomych przyczyn już kilka lat temu zaczął być bardziej popularny niż inni polscy artyści, chyba za sprawą tej grupy o mordzie Jacka Malczewskiego, znowu nie wytrzymie, która to, no, ta sztuka jest przede wszystkim chyba, ma ten zabawny aspekt, że wszędzie jest Jacek Malczewski oczywiście, ale też jest dosyć ciekawym przykładem zupełnie indywidualnej, zupełnie wyjątkowej twórczości, zupełnie wyjątkowego człowieka, który miał bardzo spójną wizję zarówno siebie, jak i swojej twórczości. Jednocześnie bardzo wiele wątków poruszał. Na naszej wystawie Jacka Malczewskiego nie ma całego Jacka Malczewskiego, jest Jacek Malczewski romantyczny, ponieważ jest to wystawa zorganizowana w ramach tych dość często to teraz przywoływanych wątków romantyczności związanych z rocznicą publikacji Ballad i Romansów Mickiewicza. Oczywiście jak większość wystaw czy większość takich wydarzeń kulturalnych gdzieś tam jest podporządkowanych kalendarzowi rocznic i ta też jest podporządkowana kalendarzowi rocznic, ale ponieważ jest to pomieszanie zarówno z jednej strony jest to właśnie ten temat romantyczny, a z drugiej strony jest to ten Jacek, to jest ciekawie. Mamy nadzieję, że będzie ciekawie i miło. Mamy też jakby plan, żeby zapoznać Was, zapoznać wszystkich, którzy się pojawią z naszą biblioteką muzealną, która zmieści się w gmachu głównym i w której są wszystkie publikacje wydane przez nas na przykład, czyli przez muzeum, ale na przestrzeni ostatnich właśnie 140 lat i w której można jakby z pierwszej ręki zasięgnąć informacji na temat tego, co tam jest w środku. To też nie jest do końca tak, że to są jakieś... Myśmy się nad tym trochę zastanawiały, a trochę nie. Pamiętasz, Kamila, a propos tego, czy nasze katalogi są źródłami do naszych dzieł, czy to nie jest jakoś, nie wiem... Właśnie trudno jest powiedzieć, gdzie w stosunku do historii sztuki jest ten obiektywizm taki encyklopedyczny, a gdzie są po prostu różnego rodzaju narracje i te narracje przebijają się przez kolejne wystawy, kolejne jakieś tam nasze prezentacje zbiorów i myślę, że bardziej obiektywnie się już nie da o sztuce chyba. Tak naprawdę encyklopedycznie, że tutaj jedynym, to też jest, ja sama jestem ciekawa, jak w ogóle do tego podejść tak naprawdę z takiej metodologiczno-merytorycznej strony. Bardzo chętnie od Was usłyszę, jak to działa z tym, bo przecież tak naprawdę ja nie wiem, nie znam człowieka, który pisze o sztuce, nie ma do niej stosunku na przykład i pisze o tej sztuce tak, żeby to było naprawdę encyklopedyczne na przykład. Kamila, pomóż. Ja pewnie jestem tutaj najmniejszą pomocą, ale mogę tylko powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby to było obiektywne, tylko mogą być różne punkty widzenia przedstawione. Ważne, żeby one były uźródłowione, prawda? Tak jak to mamy w wielu artykułach, gdzie są różne głosy, tak i w przypadku sztuki, która chyba jednak nie jest aż tak jakoś kontrowersyjna. Poza tym będziemy gronie osób, liczę na to, że będziemy w gronie osób, gdzie wszelkie wątpliwości będziemy rozstrzygać na bieżąco. I ja tylko jeszcze może tak dokończę ten wątek Edytonu, że no on potrwa generalnie, to spotkanie będzie takie całodniowe, bo zaczniemy gdzieś tam w granicach godziny 9. Edyton mniej więcej tak planujemy od 12 do 16.
I to, na czym byśmy się chcieli skupić, znaczy przede wszystkim oczywiście jesteście zaproszeni wszyscy. Będziemy też zapraszać pracowników instytucji. To będzie wydarzenie o charakterze otwartym, więc będzie to też okazja, mam nadzieję, do takiej do zapoznania się, tak, do trochę porozmawiania i opowiedzenia w ogóle, jak projekty Wikimedia działają bezpośrednio szerszemu gronu pracowników i też jakaś taka próba zarażenia ich, pokazania, jak to działa jakby w praktyce. Natomiast to, na czym się tak chcielibyśmy skupić i taki jest jakby plan wspólnie przez nas uzgodniony, to chcielibyśmy zapewnić taką jakby większą czytelność zasobów MNK w Wikipedii, to znaczy z jednej strony chcielibyśmy poświęcić ten edyton lepszemu opisaniu samych oddziałów muzeum, a potem też jasnemu takiemu zilustrowaniu tych oddziałów, czyli jakby wskazanie jakby, jakie najważniejsze zasoby się w tych oddziałach znajdują, tak? I jednocześnie jakby opisanie czy stworzenie artykułów o tych najważniejszych zasobach w poszczególnych oddziałach. Tak więc jakby jest taki zamysł, który mamy nadzieję, że przypadnie jakby wszystkim do gustu, bo on pozwoli bardzo różnorodnie podejść, że tak powiem, do zasobów muzeum, czy jakby też zapewni jakąś taką różnorodność w działaniach edukacyjnych. Ale oczywiście formuła nigdy nie jest jakby zamknięta i jakby też myślę, że jest jakaś taka otwartość na to, żeby usłyszeć może jakieś też inne pomysły, ale no to będzie takie nasze główne linia działania, prawda? Dobrze, ja widzę podniesione ręce i okej, to poproszę może najpierw Wojtku, ja nie patrzyłam, kto tutaj pierwszy, więc pozwolę sobie najpierw Wojtka wywołać, pierwszy, a potem Borysa. Pierwszy był Borys, więc może... Okej, to Borys, poproszę Ciebie, przepraszam. Ja się wyłączę. Borys, nie słychać Cię, chyba że mówisz tylko do siebie. Nadal Cię nie słychać. Poczekaj, to ja Cię... Mamy problemy techniczne, jak to zwykle bywa, Borys, ale... ma mikrofon wyciszony. Ja właśnie poprosiłam tak, Borysa o... W tej chwili tak, ale przed chwilą miał włączony i też go nie było słychać. Mm-hmm. I teraz ma włączony i go nie słychać, Borysie, nadal. Może na spokojnie ogarnij, a niech Wojtek powie... Jeśli to jest okej, okay, no. Sobie zrób, co... potrzeba. Dobrze, to Wojtek... Dobrze, to ja może się powiem. Słychać mnie? A propos tych publikacji muzeum jako źródeł, tak? One są jak najbardziej pełnoprawnymi źródłami. W Wikipedii nie dociekamy prawdy, tylko referujemy stanowiska. Jeśli jest to publikacja szacownej instytucji przez naukowca robiona, to nie ma z tym najmniejszych problemów. Naukowcy też się w swoich sądach rozmijają często, więc po prostu my referujemy to, co piszą, to ja to piszą, te osoby, piszą te osoby w pełni wiarygodne, instytucje za tym stoją, więc tutaj nie ma problemu. Ja naprawdę to wiem, tylko zaczepiałam. Znaczy, to jest pewnie najwyżej kwestia tego, że jeśli tam jest naprawdę kwestia opisu, interpretacji, to według Jana Kowalskiego obraz jest przejawem czegoś tam, trzeba napisać i tyle, no. A nie po prostu, że jest przejawem, tylko po prostu według kogo napisać i to wszystko. Nie wiem, czy teraz mnie słychać?
Tak, zaje fajnie. Bardzo, bardzo radiowo brzmi. Tak, bo poprzednio przez komórkę próbowałem, ale coś tam przez Bluetootha nie działało, więc przepraszam za opóźnienie, ale chciałem właśnie odnieść się do tego, o czym mówiła Agata, że jest problem takiej encyklopedyczności, czyli zachowania takiego neutralnego punktu widzenia podczas opisywania rzeczy, do których mamy emocjonalny stosunek, szczególnie jeśli się pracuje nad czymś przez kilkanaście lat i te zbiory po prostu się, no to jest pasja, tak? Także to wiadomo, że to będzie przechodzić i jest takie medium, które bardzo lubi tą pasję, a Wikipedia nie bardzo, ale można te dwie rzeczy połączyć. I dlatego chciałbym zaproponować stworzenie ilustracji dźwiękowych do niektórych haseł, tak jak robimy to w Zamku Królewskim na Wawelu. Dlatego, że nie tworzymy haseł czytanych, ani nie tworzymy haseł, które są encyklopedyczne, tylko tworzymy podcasty, audycje, które ilustrują to hasło, o którym mówimy. Ostatnio nagrałem kilkanaście nowych odcinków, między innymi Szczerbiec, w którym fachowiec wypowiadał się po prostu o tym, co wie na ten temat. I on nie musi podawać źródeł, on nie musi być właśnie, nie musi spełniać tych warunków, które są związane z tymi wymaganiami neutralnego punktu widzenia, ponieważ to nie jest hasło Wikipedii, tylko jest to ilustracja do hasła w Wikipedii. I tak jak zdjęcie jest ilustracją, która jest zrobione w takich warunkach, w innych warunkach, przez tego fotografa, przez innego, każdy ma jakiś subiektywny punkt widzenia na dany przedmiot, tak samo opis takiego przedmiotu może być wykonany przez osobę, która właśnie w ten sposób nam też dostarczy bardzo wartościowe treści do Wikipedii, bo one stają się często bardzo wartościowe właśnie dlatego, że to doświadczenie i ta wiedza w ten sposób mogą dotrzeć do odbiorców. Znaczy ja tylko dodam jedną rzecz, że w bibliotece na szczęście są nie tylko same katalogi, ale bardzo dużo publikacji. W ogóle naprawdę nasza biblioteka jest taką perełką. Mało kto w Krakowie nawet wie, że są niesamowite publikacje, których czasami nawet, no może nie, że nie ma, no w drugim Jagiellonka obok ma na przykład na pewno, ale w niektórych miejscach nie ma, u nas jest, także w ogóle katalog jest dostępny online, także też można sobie pooglądać jakby coś. Myślę, że będziemy przed edytorem mogli, będziemy mogli rozesłać na przykład też, żeby katalog, żeby sobie pooglądać, bo może kogoś to zainteresuje. I ona jest też dostępna, że może ktoś przyjść z zewnątrz na miejscu i sobie ją, no nie wypożyczamy na zewnątrz niestety, ale na miejscu może sobie przyjść skorzystać z czytelni każdy. To nie jest tak, że tylko pracownicy, czy tam artyści, czy historycy sztuki, ale każdy może przyjść i korzystać. Chciałabym domknąć tą propozycję wspólnego edytonu, bo to tak jak Agata wspomniała o tym, biblioteka i Asia też o tym wspomniała, że to są olbrzymie jakby zasoby biblioteki i podczas edytonu będą bibliotekarze, którzy będą służyli jakby również swoim wsparciem i pomocą, tak? Także to jest takie, myślę, że połączenie jakby wielu sił, bo z jednej strony mamy wikipedystów doświadczonych, z drugiej strony mamy pracowników instytucji, którzy jakby wnoszą swoją wiedzę i z trzeciej strony mamy również bibliotekarzy, którzy świetnie się orientują w źródłach, więc jakby połączenie idealne. Także informacja i szczegóły dotyczące tego wydarzenia odbędą się, znaczy pojawi się niebawem. Myślę, że gdzieś tam w przeciągu tygodnia, półtora taka informacja zacznie się pojawiać. W ankiecie podsumowującej dzisiejsze spotkanie też jest wątek tego spotkania, więc Was zachęcam, żeby tam się też ewentualnie zadeklarować lub wypowiedzieć. Chciałabym, bo jesteśmy, już jesteśmy w prawie połowie spotkania. Tak, jesteśmy już w prawie połowie spotkania i myślę, że to jest najlepszy moment do tego, żebyśmy zakończyli część oficjalną, czyli tą nagrywaną i przejdziemy sobie już dalej do naszych działań edycyjnych. Ja tylko powiem o tym, że to, co będzie jakimś takim punktem odniesienia do naszej dalszej pracy, to jest strona wiki projektu MNK. I jeśli ktoś będzie miał ochotę w jakimś późniejszym czasie
poedytować projekty Wikimedia dotyczące zasobów MNK, to zapraszamy tam, bo myślę, że to jest jakby najlepsze źródło, żeby dowiedzieć się, jak można współtworzyć ten projekt.